Otworzenie tymczasowej przeprawy przez Bóbr we Lwówku w ciągu drogi 364 do Złotoryi pozwoliło na nieuciążliwe dla kierowców rozpoczęcie budowy nowego, stałego mostu obok, w miejscu starego, który nie spełniał już wymogów bezpieczeństwa. Kilkadziesiąt metrów dalej jest jednak kolejny kamienny most, który również wymaga prac remontowych. Dwa lata temu my zleciliśmy opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby tej inwestycji. Tam wykonawca miał przygotować dla nas trzy koncepcje. Dwie z nich zakładały. Jedna taka, że zostanie wybudowany nowy obiekt całkowicie przejmujący ruch, a druga koncepcja zakładała, że ruch w kierunku do Złotoryi będzie odbywał się starym mostem, natomiast do Lwówka Śląskiego po nowym obiekcie. To piękny, zabytkowy most, który obecną postać uzyskał pod koniec XVIII wieku, ale pierwsza drewniana przeprawa została w tym miejscu zbudowana już w XIII. W 1522 roku zbudowany został już most kamienny, który potem był przebudowywany. Przygotowane koncepcje remontu tego mostu okazały się różnić cenowo na tyle nieznacznie, że postanowiono wybrać koncepcję z budową nowej przeprawy. DSDiK zdecydowało się na realizację tej droższej, czyli wyłączenie tego obiektu starego z użytkowania, a wybudowanie nowego obiektu obok, od strony dolnej wody. Pięknie położony wśród łąki i bobrzanych polderów, wyremontowany i odciążony most z pewnością nadal będzie atrakcją dla turystów odwiedzających Lwówek i Dolny Śląsk. W momencie, gdy tylko skończymy remont, właściwie przebudowę tego mostu za nami, rozpoczniemy budowę jeszcze jednego mostu, tak aby ten 15-wieczny most został przekazany dla historyków jako atrakcja turystyczna, a obok niego my mamy już oczywiście na to wszystko projekt przygotowany. Nie będziemy zwlekać, czyli od razu za tym mostem powstanie drugi. Reasumując, podsumowując, do Lwówka Śląskiego będziemy od strony Złotoryi i będziemy wjeżdżać trzema nowoczesnymi mostami, które mam nadzieję posłużą na kolejne, jeśli ten wytrzymał 100 lat, to mam nadzieję, że tamte wytrzymają kolejne 200 lat.